Męskość kojarzy nam się z wysportowanym, muskularnym facetem, takim macho, który stoi, jakby miał natapirowane włosy pod pachami, jest groźny, ma minę nieprzystępną. Czy męskość może kojarzyć się również, uwaga, z czułością? I o tym będę rozmawiał dzisiaj z moim gościem, którym jest prezes Fundacji Tato.net, a więc zaczynamy. W Lublinie jest Dariusz Cupiał, założyciel, szef, dobry duch inicjatywy Tato.net. Darku, pytanie podstawione przeze mnie w czołówce. Czy męskość może kojarzyć się z czułością? Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie do afirmacji. Jest mi bardzo miło, że rozmawiamy w tej właśnie przestrzeni o ważnych tematach dla mężczyzn. Tak, no, czy męskość... idę dalej, ojcostwo może kojarzyć się z czułością. Tato.net to jest taka przestrzeń, w której mężczyźni spotykają się i przestrzeń wirtualna, a także realna, bo to są ojcowskie kluby, warsztaty, szkolenia, kongresy międzynarodowe, gdzie spotykamy się, by wymieniać się narzędziami, doświadczeniami, jak stawać się lepszymi ojcami. Tato.net to także think tank, gdzie prowadzimy badania, gromadzimy wiedzę i przygotowujemy narzędzia, by umożliwić ojcom lepsze funkcjonowanie i budowanie kultury odpowiedzialnego ojcostwa, a to jest funkcja różnych instytucji. Dziękuję, że afirmacja dzisiaj ten temat podejmuje. No właśnie, te badania, które prowadzi Tato.net, pokazują wyraźnie, że zmienia się pewien wzorzec mężczyzny i ojca. I to jest dosyć interesujące odkrycie, bo tak mężczyźni myślą, mówią o sobie i tego od siebie oczekują, żeby być nie tylko za tym, kto zaopatruje, jest silny w tym sensie, bo tradycyjnie mężczyzna miał upolować, a kobiety miały oporządzić to coś, co on upolował na stół rodzinny, ale ta siła mężczyzny dzisiaj jest postrzegana jako potrzeba w aspekcie relacyjnym. Umiejętność bycia blisko. I tutaj włączyła się taka wartość, która niekoniecznie była kojarzona z męskością, ale jest jakimś ważnym komponentem bycia mężczyzną, czułość. No właśnie, dlaczego to współczesny mężczyzna ma być i silny, i czuły zarazem? I to jest pozorna sprzeczność, ale... To wynika przecież z tych takich pewnych obiegowych, czy powiedzmy stereotypowych postaw, że chłopaki nie płaczą, prawda? Znany przebój Muńka Staszczyka. Czyli facet musi być twardy, musi być mocny, to oznacza jego siłę, ale również ta nieprzystępność. Nie pokazuje uczuć, pokazywanie uczuć jest oznaką słabości. Czy prawda? No właśnie, to się zmienia. No, tak jak użyłeś tego słowa stereotyp, to pewien skrót myślowy. I tych skrótów myślowych utkana jest, nasz męski świat jest utkany i niejednokrotnie odwołujemy się do nich. Natomiast to, co ja obserwuję i z czego w jakimś sensie się cieszę, a w jakim stopniu też promuję, a więc aby zmieniać jednak te postawy, i to nie jest tylko postawa, w której mężczyzna potrafi nazwać to, co przeżywa, swoje emocje, ale także potrafi towarzyszyć w emocjach swojego dziecka. To jest niesłychanie ważne dzisiaj, bo silny mężczyzna, no właśnie, to jest ktoś, kto jest w stanie zbliżyć się w stopniu jeszcze bardziej intensywnym niż tylko ten mężczyzna, który stoi gdzieś daleko na piedestale i wskazuje kierunek swoją dłonią, albo przyjmuje, albo nie przyjmuje to dziecko z jego emocjami. Bo co to może oznaczać? No właśnie afirmacja. Chcę przyjąć ciebie, synu czy córko, z twoimi emocjami, takie jakie one są. Jeżeli cierpisz, no to właśnie czy potrafię przyjąć ciebie w tym cierpieniu? Ale warunkiem tego przyjęcia jest, to nie stanie się od tak. Ta relacja musi być budowana płynnie i od tego momentu, kiedy nosimy własne dzieci na rękach, gdy mają roczek, dwa, trzy, gdy uczymy ich jeździć na rowerze, jak mają trzy lub cztery i tak dalej, jak odwozimy ich do szkoły, to jednak ten moment
I jest taki moment, w momencie, kiedy dziecko zaczyna walczyć o swoją autonomię. Trochę się zamyka, trochę ucieka. My uważamy, że szkoła przejęła już kształtowanie naszego dziecka, że tam jest już bezpiecznie, w związku z tym pogrążamy się w pracy po to, żeby temu dziecku przecież coś albo zostawić, albo spłacić kredyt, albo żeby miało lepiej. I efekt jest taki, że tracimy tą relację. W związku z tym, jak ja słyszę, że ty mówisz zbliżyć się, no jest cała masa rodziców, ojców, którzy być może z tym zbliżeniem muszą zrobić jakiś pierwszy krok. Jak to zrobić? No tak. Ten moment jest najlepiej, żeby ta więź była kontynuowana, ona się zmienia w różnych etapach. Pięknie to określiłeś, tą pewną linię życia, ten maraton nazywamy to bycia ojcem, od tych miodowych lat przedszkolnych poprzez lata szkolne i później nastoletnie i usamodzielnianie się, tak. To jest natomiast istotną sztuką w ojcostwie, także w macierzyństwie jest takie tworzenie więzi i utrzymywanie tych więzi, żeby one były bezpieczne, żeby były satysfakcjonujące i żeby było pewne poczucie przynależności, bo jeżeli tutaj poruszyłeś temat szkoły, no tak. Szkoła może być okresem pięknego odkrywania świata, ale może być też okresem rozpadu więzi i obserwujemy to niejednokrotnie. Żeby tak się nie stało, ważne są takie ze strony rodziców, my się głównie skupiamy na ojcach, takie przemyślane działania, które powodują, że ta więź, chociaż się zmienia, jest utrzymywana. To są różnego typu ważne punkty zaplanowane wspólnie. W Tatonet jestem świadkiem, jak rodzice wprowadzili coś w naszym pokoleniu, czegoś, co nie było wcześniej, czas jeden na jeden z każdym ze swoich dzieci. Początkowo wydawało się to też tak trochę stereotypowo, że to będzie jakieś preferowanie któregoś dziecka, jeżeli jemu poświęcam uwagę 100%, albo zabieram jedno dziecko na wyprawę trzydniową pod kajaki, tak często z Tatonet ojcowie, dzieci w wieku szkolnym lub nastolatkowie wyprawiają się. No dobrze, ale w domu jest dwójka pozostałych. Nie szkodzi, przyjdzie czas na pozostałe dzieci, ale takie punkty tworzą więź, która później jest też takim punktem odniesienia. Tworzą swoje. Darku, czyli ja rozumiem, że ten czas jeden na jeden oznacza jestem tylko dla ciebie. Dobra. Ja widzę mamy, które idą na spacer z dzieckiem i nie są w stanie oderwać się od telefonu i albo gadają cały czas, jeszcze często mają słuchawki w uszach i to wygląda jakby mówiła do siebie i dziecko jest takie zdezorientowane, idzie tam kopiąc kamienie albo liście na drodze, albo siedzi na Instagramie, rolki kręci i odpisuje na jakieś posty, czyli niby poszła z dzieckiem na spacer, ten tato niby poszedł z dzieckiem na spacer, ale tak de facto on nie jest tym dzieckiem. Tak, tak. I to jest kolejna wielki obszar wyzwań dzisiaj dla rodziców, bo nie mogliśmy własnych rodziców obserwować w takich sytuacjach, bo nie było wtedy tej rewolucji cyfrowej, którą nasze pokolenie przeżywa i przeżywa od strony zarówno rodziców, jak i dzieci. Wyzwaniem jest no właśnie uporządkowanie tego świata cyfrowego i stworzenie takiej przestrzeni off i online, zarówno w rodzinie, jak i poza nią. Właśnie w Tatonet uczymy się tego wzajemnie od siebie. Jakie są najlepsze praktyki, żeby tworzyć tożsamość, kulturę rodzinną, która z jednej strony korzysta z osiągnięć technologicznych. O, nasze spotkanie też jest dzięki technologiom, których jeszcze 10 czy więcej lat temu nie było. Na taką skalę przynajmniej. A dzisiaj mamy taką możliwość spotkania się, rozmowy, ubogacania się wzajemnie. To samo dotyczy życia rodzinnego. I to nie chodzi o to, żeby nie edukować, nie bawić się, nie łączyć się z rodziną, która jest daleko, daleko od nas za pomocą właśnie tych cyfrowych różnych wynalazków. Ale z drugiej strony te wynalazki nie mogą zaskarbić całej naszej przestrzeni. To nie może być tak, że i spacer, tak jak mówisz, i obiad jest pełen urządzeń przeszkadzaczy, i sypialnia nawet
Okazuje się, że dzieci potrafią odebrać dziesiątki powiadomień w ciągu nocy. Jeżeli to nie jest poddane pod pewien ład, pewną kulturę, że tutaj do tego miejsca nie wnosimy. No to jest pewien zespół zachowań, na które możemy się umówić i przykład dają rodzice. I dlatego uczymy ojców. Nie tyle my uczymy, my się jako ojcowie uczymy od siebie, bo to nie jest taka przestrzeń, że są nauczyciele i uczniowie. To my wzajemnie się ubogacamy tym, jak można lepiej ten świat sprawić szczęśliwszym. Darek, poruszyłeś kwestię nowych technologii. To jest fascynujący temat i obiecuję Ci, że na ten temat będziemy rozmawiali. Być może nawet uda nam się połączyć z ekspertem, który tylko i wyłącznie tym się zajmuje, a Ty opowiesz o Waszych doświadczeniach, jak to przekłada się na Wasze warsztaty. Ale powiedzmy jeszcze o inicjatywie. Zaczęliśmy od męskość versus czułość. Jak te rzeczy skleić, jak je ze sobą jak one mają ze sobą razem kohabitować. Tak, tak, dziękuję. Bardzo dziękuję, że o to pytasz. Raporty STATO, czyli Studia i Statystyki o Ojcostwie, doroczne raporty TatoNet, think tanku TatoNet, można je pobrać z portalu TatoNet łamane przez badania, pokazują wyraźnie pewne tendencje, pewne trendy i pewne potrzeby, które są w współczesnym pokoleniu rodziców. Te badania są prowadzone na grupie reprezentatywnej, ogólnopolskiej, dla ojców, którzy mają dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia. No ja już nie wchodzę w tą grupę, moje dzieci są pełnoletnie, ty też. Natomiast obserwujemy to pokolenie ojców, których dzieci dorastają i obserwujemy, jak zmienia się pewien wzorzec, jak zmieniają się potrzeby. I to, co jest interesujące, że ten wzorzec idzie w kierunku bardziej emocjonalnym. To wcale nie oznacza, że mężczyzna nie ma być silny. To wcale nie oznacza, że on nie ma być zaopatrzeniowcem rodziny w dobra materialne. Nie ma być na przykład liderem w kulturze fizycznej rodzinnej, tak? A więc animować. Lub decydentem o programie wakacji. Na przykład. Albo współdecydentem, przynajmniej liderem tego, ja bym nazwał, bo lider to często robi to zespołowo, ale jest jakimś liderem tutaj w rodzinie i tutaj też taką postawę mężczyzn, nie tylko reaktywną, ale proaktywną, ten rodzaj przywództwa rozwijamy, ale to przywództwo, żeby było skuteczne, potrzebujemy, aby rozwijać je w aspekcie także emocjonalnym. I uczymy się tego od siebie nawzajem. Na ostatnim międzynarodowym forum, wielokrotnie spotykaliśmy się na tych kongresach, to było już 15 międzynarodowe forum, pod takim właśnie hasłem siła i czułość. Jak być ojcowskie lekarstwo na czas chaosu. Żyjemy w czasach chaosu, ale lekarstwem naszym jest i siła i czułość. A więc coś, co możemy ofiarować rodzinie. No ja tutaj, dla mnie to było niesamowite przeżycie spotkania 500 mężczyzn w jednym miejscu, nie dla biznesu, nie dla sportu, nie dla jakiegoś hobby odlotowego, ale dlatego, żeby podnieść swoje kwalifikacje związane z relacjami rodzinnymi. I jednym z uczestników tego spotkania, wyobraź sobie, był Jerzy Brzęczek, legenda piłki, wicemistrz olimpijski, też trener, który pokazywał nam, jak w swoim ojcostwie, jak w swoim też podejściu rodzinnym i zawodowym łączy te dwie rzeczy. Sportowiec, no właśnie, który jest silny, ale także czuły, wychowując tysiące młodych ludzi przez sport, wychowując swoich już synów, ale też opiekując się swoim siostrzeńcem, który został sierotą, mówię o Kubie Błaszczykowskim, niesamowita historia. Tak. Więc umiejętność łączenia tych kompetencji, siła, ale też odkrywanie tego przez właśnie czułość, czym żyje dziecko i wspieranie go w tych, nazywanie tych przeżyć dziecka było częścią jego sukcesu i sportowego, i wychowawczego w stosunku do swoich bliskich. Więc łączenie tych kompetencji jest dzisiaj pewnym znakiem czasu, tak bym powiedział. Darku, wspomniałeś o tej inicjatywie, o tej sali, gdzie siedzi 500 mężczyzn. Co to była? To była konferencja, warsztaty, doroczne spotkania. Opowiedz o tych inicjatywach. No, tak, przestrzeń, którą stworzyliśmy w TatoNet, ona ma za zadanie podnosić ojcowskie kwalifikacje. Ja wierzę głęboko, że struktura rodziny
jest naruszona, gdy nie ma ojca. Ta obecność ojca jest dzisiaj niejednokrotnie wyzwaniem, bo rodziny się rozpadają, bo mężczyźni bardzo dużo pracują, a jak wracają, są tak zmęczeni, że emocjonalnie są nieobecni często, bo emocjonalnie dalej są w pracy. Więc to są te różne wyzwania, którym trzeba jakąś tą gospodarkę przywrócić, ten typ zdrowego bycia. I otóż jednym z takich wydarzeń przygotowanych wśród stu innych, bo to są lokalne kluby, warsztaty, które tworzymy także w przestrzeni lokalnej, jest Międzynarodowe Forum Tato.net, po raz 15 był organizowany, tym razem w Katowicach. I na każdy z tych kongresów przygotujemy jakiś wiodący temat, jakiś wiodący obszar. Do czego? Do takiego swoistego, no właśnie, to jest coś więcej niż kongres, wydarzenie. To jest przestrzeń, takim żargonem biznesowym powiedziałbym networkingu, czyli wspólnej pracy w 20 różnych grupach tematycznych. Okazuje się, że lepsze ojcostwo trzeba zamienić na drobne, no i tutaj 20 różnych grup tematycznych powstaje. Przypomnij ze dwa tematy. Już mówię, te tematy są w różnych koszykach. Niektórzy z nas interesują się relacjami z przedszkolakiem lub nastolatkiem. To są odrębne kategorie. Inni interesują się, czyli rodziną, relacjami. Inni chcą pracować nad relacją małżeńską, która jest piękna, ale chcą, żeby była jeszcze bardziej romantyczna, pomimo upływu lat. Ale inni z kolei zmagają się z wyzwaniami związanymi z kryzysem w małżeństwie. Dla innych wyzwaniem jest work-life balance, a więc strefa pracy. I tu, Darku, ci przerwę. Powiedziałeś work-life balance. Ja w rozmowie mojej z Michałem Kotem, z dyrektorem Instytutu Pokolenia, ostatnio właśnie rozmawialiśmy, co można zrobić, żeby zamienić nie work-life balance, a life-work balance. Czy czujesz tą różnicę? Jak najbardziej tak. I skąd to się w ogóle taka kategoria pojawia? Się w ogóle cieszę, że takie rozróżnienie istnieje. Kiedyś ten świat rodzinny w kulturze agralnej czy rzemieślniczej wyglądał inaczej. Ten świat pracy i życia rodzinnego przenikały się wzajemnie. Dzisiaj niewiele już jest takich firm rodzinnych, gdzie tak jest nadal. Ja osobiście pochodzę z terenów wiejskich ziemi częstochowskiej, gdzie widziałem, jak tata pracuje. Tam to ten balans był. Mieliśmy wspólne gospodarstwo rolno-ogrodnicze, więc tam pracowaliśmy też jako dzieci. Uczyliśmy się od niego pewnych umiejętności, także produkcji i później dystrybucji tych. Natomiast dzisiaj rzadko tak jest. Te technologie, te rewolucje sprawiają, że oddaliliśmy się od siebie i potrzebujemy zachować pewien zdrowszy styl życia. Częścią pytania to jest to, jak nie wypalić się. No i dlatego pojawiła się kategoria work-life balance z perspektywy biznesu. Ale z perspektywy ojca rodziny jest perspektywa życie, praca, a więc jak nie wypalić się w życiu rodzinnym, a o tym słyszymy, że często się tak dzieje, że po kilku latach, jakimś czasie decydują się rodzice rozstać, no bo już się wypalili w tej relacji. No właśnie zachowanie pewnych reguł, balans, może nie znaleziono lepszego słowa, może nie jest najlepszym słowem, ale takiej pewnej równowagi. No, w tradycji naszej równowagę uczył nas już Benedykt, przecież mówiąc praca, modlitwa, odpoczynek. I my musimy wrócić do tego. Tam było potrójne. Tak, ale to jest też, Darku, bo być może tych tematów tutaj, które poruszyłeś, zasygnalizowałeś, to jest ogromny obszar. Konkludując, oprócz tego, że odeślemy za chwileczkę naszych widzów i słuchaczy na strony Tato.net, gdzie są najbliższe inicjatywy, widzę, że tam są kolejne spotkania, kolejne konferencje, kolejne warsztaty, już 24, już ten weekend, tak? Dolny Śląsk. Tak, to zaraz link pod naszym nagraniem będzie do tej waszej strony. Niemniej to, co powiedziałeś przed chwilą, to, co mówimy o tym, że work-life balance, life-work balance. Kiedyś jedna z konferencji, które odbywały, w których miałem zaszczyt uczestniczyć, Tato.net,
odbywała się pod hasłem Ojcostwo, rola życia. Mnie się wydaje, że wszystko i właściwie tu dobrze byłoby, gdybyśmy tu wylądowali na tym i to podkreślili. To, co mnie poruszyło, to jest właśnie tak jak w przypadku tego przestawienia, zamienienia, nie work-life balance, a life-work balance, tak ty pozwoliłeś mi wtedy powiedzieć, znaczy uświadomić sobie rzecz oczywistą, tak, że możemy dzisiaj być dziennikarzem, jutro muzykiem, pojutrze sprzedawcą, później szefem marketingu, copywriterem, pisarzem, publicystą, obojętnie. Ale ojcem się jest od początku do końca i to jest twoja rola życia. Te wszystkie rzeczy są tylko po to, żebyś był lepszym ojcem albo żebyś po prostu lepiej się rozwijał w rodzinie, ale tym miejscem, tym źródłem, tym punktem oparcia i kotwicą jest twoja rodzina, w tym twoje ojcostwo, bo taką rolę wyznaczyła ci dla niewierzących natura, dla nas wierzących Bóg i opatrzność Boża. Rola życia. Absolutnie, absolutnie tak. Ja bardzo też często wracam do tej myśli, niezależnie od tego, w jakie są sposoby funkcjonowania w tej roli. Bo te zadania, albo inaczej mówiąc, zadania, które pewnie one się zmieniają. Inne czynności wykonywałem, gdy moje dzieci były w pieluszkach, czy w przedszkolu, czy w szkole. Inne, gdy teraz moja córka ma swoje dzieci i też jako dziadek mam przyjemność się spotkać i zaangażować się w jej życie rodzinne. Ja już tutaj nie jestem dowodzącym czy dowożącym właśnie do szkoły muzycznej czy innej, jestem wspierającym kimś. Awansowałem, mogę powiedzieć tutaj, ale cały czas jest to rola ojcowska, nawet rola dziadka, rola w stosunku do dzieci pełnoletnich. I to jest taki horyzont, który się nie kończy. I tak jak powiedziałeś, ja mogę ileś razy w życiu zmieniać swoją profesję. Mój styl zawodowy może spotykam takich ludzi, którzy wygasły pewne zawody, pojawiają się nowe. Potrzebujemy się dokształcić, by przygotować się do pełnienia innych ról zawodowych. I to jest częścią tej współczesnej, chaotycznej trochę, ale takiej mobilnej rzeczywistości. Natomiast w tym wszystkim zdefiniowanie siebie, i mnie w tym pomaga jeszcze jedno, żeby znaleźć taką swoją ojcowską dewizę, takie przesłanie, które zawsze sobie będę powtarzał, niezależnie od sezonów, jakie przychodzą. Bo w ojcostwie... Jak ona brzmi w twoim przypadku? Co byś nam poradził na koniec? Wiesz co, no to jest bardzo, bardzo indywidualna ta dewiza, bo ja się spotykam, ubogacam z ludźmi, którzy mają swoje dewizy. W zasadzie to, co jest ciekawe w tej przestrzeni Tatonet, że ja cały czas spotykam osoby, które są w innych niż ja sytuacjach. I oni inne czynności sobie powtarzają i dzieciom też powtarzają. Takim przesłaniem, które wiązało się z pewnymi trudnymi doświadczeniami, przez które jako osobiście przechodziłem, także moje relacje rodzinne, to słowa, które sobie powtarzałem, że ojciec nie może się nigdy obrazić. Dziecko tak, ale ja jako ojciec jestem kimś, kto w żadnej sytuacji, cokolwiek przyniesie życie, kolejny dzień, czy to będzie radość, czy będzie jakiś rodzaj wyzwania, jedno wiem, że nie obrócę się na pięcie i się nie obrażę. Więc to jest coś, co... nie będę szukał odwetu jakiegoś. Ja myślę, że w tym życiu publicznym, tak jak patrzymy na ludzi, którzy powtarzają jakąś przeszłość i obrażają się na siebie i żądają jakiejś zemsty, odwetu, dla mnie to jest obce. Ja wiem, że mam budować mosty, nie będę się obrażał, będę miał otwarte drzwi. Amen. Piękne przesłanie na dzisiaj, ale również dla naszej rzeczywistości społecznej. Darku, bardzo ci dziękuję. Już od razu zapowiadam kolejne nasze spotkanie dedykowane poszczególnym tematom. Wśród tych tematów to jest na przykład relacja tato-córka, która była świetne warsztaty, pamiętam. I też ta historia z mediami społecznościowymi, aby nie były antyspołecznościowe.
Jeszcze raz bardzo Ci, Darku, dziękuję. A ja dziękuję Tobie za przyjemność tego spotkania i że afirmacja jest po stronie rodziny. To jest bardzo... Jesteśmy stroną rodziny. Jesteśmy nie tylko po stronie rodziny, jesteśmy stroną rodziny. Jesteśmy stronniczy. Stoimy po stronie rodziny. Darku, jeszcze zachęć swoich networkerów, żeby czy uczestników waszej społeczności, żeby subskrybowali afirmację. Ja polecam tym wszystkim, którzy nas oglądają. Subskrybujcie, obserwujcie nasze media społecznościowe, lajkujcie i uwaga, komentujcie, bo czy zgadzacie się nad tym, z tym, co Darek powiedział, tak? Czy jeżeli macie jakiś komentarz dotyczący męskość a czułość, dotyczących czy obrażać się, czy się nie obrażać, o tym jak przywracać harmonię w rodzinie, komentujcie, ciekaw jestem waszego zdania. Darku, wszystkiego dobrego. Również dużo satysfakcji, Janie, dla Ciebie z tego, co tworzysz, ale szczególnie z ojcostwa, które jest Twoją karierą. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie.